Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 17 października po godzinie 14. No i jak widzicie, zdarzyła nam się niemiła wtopa. Ciągnik jednym kołem, siadł dość konkretnie, nasza 40. Później podczas wyjazdu już siadło drugie. Oczywiście wszystko wypompowaliśmy, ale to nic nie dało, no bo beczka również siadła. No i co? Odpięliśmy. Muszę przejść z tamtej strony. Brat tutaj zahaczy. Widzicie, mamy pole pokazowe. Podniesie. Co? Aha, no chyba, że tak. No, to jeszcze podnieś. Takie metody. No i co? Pada deszcz. Dzień i noc, dzień i noc. Myśleliśmy, że po raz kolejny raz nam się uda. I naszą 40-60 jeszcze gnojówka ucieka. Uda nam się przejechać z powrotem. Bo tutaj woziliśmy już nie pierwszy raz, oczywiście. Ale jak sami możecie zauważyć, nawet ciągnik na pusto tutaj dobrze teren wymieszał. Woda tu nawet płynie. Akurat w tym miejscu. Pole, które tutaj mamy, pole w sumie jedno, od strony tamtego lasu zasiane, stoi po prostu woda, stawy małe. No niestety, w Małopolsce ciągle leje, leje i leje. A pytanie, dlaczego wjechaliśmy od razu do Holandii? Dlatego, że nie myśleliśmy, że aż tak będzie, bo tam jedne studenty zawieźli w tamtym tygodniu w czasie deszczu, no i to jak tam tak się jechało, ale jak widzimy, co tu się dzieje. A druga sprawa, dlaczego włożymy w deszcz? Niestety zaleje nas tak Gnojowica i albo do budynku pójdzie, a jak albo gdzieś na drogę bez zbiornika, tak być nie może. Niestety pada kilka dni z rzędu non stop. Musimy tę gnojówkę gdzieś wypierdzielić. Tak. A nie wyleje tego na drogę. Nie? Dobra. Opuść, odjeżdżaj. Zapnę. Wszystko w błocie, dziadostwo. No, została nam jeszcze jedna beczka do wywiezienia. Zobaczymy, ale raczej w pole się już nie będziemy z nią pchali. Staniemy na drodze, przynajmniej cofniemy beczką i wjedziemy do połowy ciągnikiem i tak zapewne wylejemy. No szkoda, że nie po polu całkowicie, no ale co zrobić. New Holland cały czas służy przy codziennych obowiązkach, ładowarka odpoczywa, no bo jak wiecie, błoto wszędzie, ładowarka nie da rady bez opon, ale choćby nawet to ona jest niska i szybko się zawiesi, strasznie niskie koła, niziutki sprzęt. No ja byś na wymiar celował, no kurde. Czekaj, samym chyba ty bez tego. Bez tego, no. Jest do 60. Dlatego też. Dobra. Oj, nie, 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 cofnij. Chyba, że wałek później na końcu nie, domu. Od razu. Nie będę jeździć tam do kabiny, za okiem. Załodę, za chwilę załodę. Dobra. No i co? Brat sobie tam zapina, deszcz cały czas pada, nie ustępuje. Wszystko musieliśmy tutaj wylać. Jak możecie zauważyć, uwrota jak zawsze najbardziej ugniecione. Na uwrotach to nie ma problemu. Cokolwiek zrobić, jest twardo. A no niestety głąb, jak się już wjedzie w głąb pola, no to woda stoi i niestety nic się nie da zrobić. No.
a na obrotach jak zawsze jest twardo i elegancko. No i co? Jak widzicie, zobaczcie. W takich miejscach, w takich zakamarkach zbiera się woda i niestety jest co jest. Co? Ale zarozumieć się ja, do filmika, ja pierdzielę. A się przejmujesz. No to właśnie jest taka, że... Lecimy po kolejną beczkę? Tak, no widzicie jakie zastoiska. Widzicie, pokazywałeś? Pokazywałem, wszystko omawiałem. Zresztą wszyscy widzą co tu się dzieje. Ja bym jeszcze tutaj zależał, to była katastrofa. To bym nie zrobił nic. No. Zrobimy się dni. Więc ja tu myślę zasiać jeszcze pszenicę. I wywieźć obornik chyba, czy nie będziesz już wywoził? Nie, to wywieźmy kryjówki do reszty. Po niedzieli, no nie wiem. Obornik to raczej nie za bardzo, żeby to wywieźć. A no. Jak nie, po prostu dowieźć tej kryjówki i zorać i zasiać, no bo to już będzie listopad za dwa tygodnie, całe za półtora. No. Co zrobić? Dobra, lecimy do domu. I cóż, zobaczymy, może się jeszcze coś nagra. No i cóż, my jesteśmy już na polu z drugą beczką. Brat postanowił, że jednak New Hollandem, no to nie będzie się obawiał wjeżdżać. Zwłaszcza na obrotach. No to zobaczymy co się będzie działo. Na obrotach jest tutaj twardo ujeżdżone. Oczywiście kolejny raz mówię, że bez rozlewki, ze względu na to, że to jest wszystko wywożone z płyty obornikowej. Nie chcemy, żeby rozlewkę zatkało obornik, słoma. No i jak widzicie New Hollandem, no to na spokojnie, ale miękko! Koła siadają, beczka też. Ale mięciutko jest. No i cóż, zawsze będziemy mieli trochę tego tak wywiezionego. Nie ma co. Cóż, że w taki sposób, a nie inny, ale zawsze to coś. Zobaczymy jak wyjdzie z obornikiem, no bo to jest... Joland z napędem, ciężki ciągnik, szerokie koła, no to jest całkiem inna jazda. Zobaczymy jak wyjdzie z obornikiem, bo my tutaj planowaliśmy, w sumie brat planował, żeby wywieźć tu obornik, ale na obecną chwilę, jak sami widzicie, że deszcze nas nie chcą opuścić, jest masakra, no to będzie kiepsko. Kiepsko, jeszcze raz kiepsko, tam mamy wyjazd drugi, zmierzam do brata. Będzie bardzo kiepsko wywieźć ten obornik, no bo jak tak naleje, no to przez dobry tydzień się na pewno żadne pole nie wjedzie, zwłaszcza, że ciągnik duży, rozrzutnik duży, załadowany, no to ciężar swój ma. Jeszcze niech tutaj wszystko wyleci z niej, akurat za ten czas. No. I cóż, trzeba się zbierać. O, i elegancko.